Zastanawialiście się kiedyś, kto zwycięży? Skorpion czy kobra? Od wczesnego dzieciństwa zastanawiamy się nad dziwnymi sprawami w stylu: kto jest silniejszy, lew czy tygrys? Czy Superman pokonałby Batmana i czy ktoś poradziłby sobie z Thanosem? Dzisiaj poszukamy odpowiedzi na jedno z tego typu pytań i spotkają się tutaj dwa najbardziej jadowite na świecie zwierzęta – skorpion i kobra. Oba są niebezpieczne i niezwykle jadowite. Oba potrafią zabić stworzenie duże, większe od siebie. Na świecie istnieje około 1750 gatunków skorpionów i tylko 50 z nich stanowi realne zagrożenie dla człowieka. Jeden z gatunków potrafi wyrzucać jad na odległość do 1 metra. Jeżeli trafi w oczy, będzie piekło, ale nie zabije. Generalnie skorpiony mogą się pochwalić albo dużymi i silnymi skrzypcami, albo silnym jadem. Taka równowaga w przyrodzie. Jad skorpionów może wywołać zawroty głowy, gorączkę i wymioty, ale zabija dość rzadko i tylko dzieci, osoby starsze albo osłabione chorobą. Dorosły, zdrowy człowiek może znieść ukąszenie skorpiona bez jakichś szczególnych konsekwencji. Jeżeli zobaczysz skorpiona, nie musisz uciekać w panice. Po prostu zachowaj ostrożność. Skorpiony są odporne na zmiany temperatury i wysokie promieniowanie. Są wyjątkowo wytrzymałe. Jadowite węże, tak samo jak skorpiony, nie polują na ludzi. Generalnie ludzie ich nie interesują. Jad węży jest głównie obliczony na małe gryzonie, które mogą połknąć i strawić, ale wśród węży trafiają się też bardzo niebezpieczne gatunki. Jedyna porcja jadu węża tygrysiego wystarczy, żeby zabić około 400 osób, a niewielkie zwierzęta ukąszenie tego węża zabija w kilka sekund. Oxyuranus dorasta do 2 metrów i może zabić swoim jadem 100 osób. Na szczęście ten gatunek węży jest bardzo płochliwy i rzadko sam zbliża się do ludzi. Wąż będzie dla Ciebie niebezpieczny tylko wtedy, kiedy sam wtargniesz na jego terytorium i bardzo mocno go przestraszysz. Woli się schować, niż zaatakować. Dobra wiadomość jest taka, że najbardziej jadowite zwierzęta na naszej planecie nie interesują się ludźmi. W innym wypadku mielibyśmy poważne problemy. Zła prowadzą ukryty tryb życia i są obdarzone neutralnym kamuflażem. Tak, że nie zauważyć takiego zwierzęcia i na nie nadepnąć jest bardzo łatwo. I węże, i skorpiony zabijają małe zwierzęta, owady, jaszczurki. Ogólnie ich dieta i charakter są bardzo podobne. Duży skorpion może zabić małego węża. Na dorosłego z własnej woli nie będzie polował. Ale jeżeli w walce spotka się jadowity wąż i skorpion, przewaga będzie po stronie gada. Rozmiary zwierząt i ilość jadu będą miały decydujące znaczenie. W większości przypadków w takiej konfrontacji masa ciała będzie czynnikiem kluczowym i ona, jak mówi wielu, o wszystkim zadecyduje. W boksie mamy kategorie wagowe, w naturze ich nie ma, ale cięższe i silniejsze zwierzęta wygrywają prawie zawsze. A wy? Kogo się bardziej boicie? Skorpionów czy węży? Dajcie znać w komentarzach, nie zapomnijcie o łapce w górę i o subskrybowaniu naszego kanału. Cześć!